Właśnie skończyła się pierwsza sesja już siódmej kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku. Było dzisiaj troszeczkę ciekawych rzeczy, bo wybrana została nowa pani przewodnicząca. Zostali wybrani dwaj wiceprzewodniczący, troszeczkę inaczej niż było do tej pory. Na stanowisku jednego z wiceprzewodniczących pozostał wakat. Jak to wszystko się odbyło? Zapraszam na mały skrót z tej informacji, a jeżeli ktoś jest tak wytrwały i ma ochotę, to oczywiście zapraszam również do obejrzenia całości tej pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Jak będzie, nie wiadomo. Jest wielu nowych radnych, którzy przyszli z ambicjami, przyszli z jakimiś swoimi sprawami, które będą chcieli tutaj pewnie w Radzie Miejskiej przedstawić. Jak im to wyjdzie, jak całość Rady się do tego ustosunkuje, jak burmistrz będzie się zapatrywał na te rzeczy. Jeszcze dzisiaj nie wiemy, kto nim będzie. Zobaczymy już niedługo. Także zapraszam do oglądania relacji. Już dzisiaj zapraszam na 5 grudnia, kiedy odbędzie się druga sesja. Bardzo ważna, bo już ta pracująca nie nad formalnymi sprawami, tylko nad sprawami związanymi z budżetem Kłobucka. Serdecznie zapraszam. Kanał Zielony, Maciej Zielonka. Na podstawie artykułu 20 ustawy ustępu 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w Kłobucku. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Stwierdzamy, że w sesji uczestniczy tylko 20 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady. Umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie przewodniczącą Komisji Wyborczej, panią Jadwigę Sikorę. Wszystkich państwa wybranych na radnych. Witam pana burmistrza, jego zastępcę, panią sekretarz, panią skarbnik oraz kierowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Witam serdecznie wszystkich państwa. Teraz poproszę panią Jadwigę Sikorę, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Kłobucku, o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Stosownie do artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, dziennik ustaw nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami, Gminna Komisja Wyborcza w Kłobucku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku, następujący państwo otrzymali mandat radnego. Pan Dominik Witold. Ale to bardzo prosimy tutaj o odbiór zaświadczenia. Pani Gosławska Danuta.
Pan Wałęga Tomasz. Pan Tokarz Aleksander. Pan Sękiewicz Andrzej. Pan Puchała Jan. Pan Strzelczyk Mirosław. Pani Błaszczykowska Barbara. Pan Kulej Jerzy. Pan Batuk Józef. Pan Nowak Adam. Pani Kotkowska Ewelina. Pani Kastrzyk Danuta. Pan Woźniak Mateusz. Pan Ściebura Wiesław. Pan Soluch Janusz. Pani Wojciechowska Mariola. Pani Bugaj Urszula. Pan Kastrzyk Tomasz. Pan Wojtysek Marcin.
dla pana Bełtowskiego jest, ale pan Bełtowski jest nieobecny, więc będzie wręczony. Dziękuję bardzo państwu i jeszcze raz życzę owocnych obrad. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Mateusz Woźniak, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę, wobec tego, jeżeli nie ma, przystępujemy do ślubowania. Odczytuję rotę. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan Bartuk Józef. Ślubuję. Pani Błaszczykowska Barbara. Pani Bugaj Urszula. Pan Dominik Witold. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Gosławska Danuta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Kasprzyk Danuta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kasprzyk Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Kotkowska Ewelina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kulej Jerzy. Ślubuję. Pan Nowak Adam. Ślubuję. Pan Puchała Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Sękiewicz Andrzej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Soluk Janusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Ściebura Wiesław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Strzelczyk Mirosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Tokarz Aleksander. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Wałęga Tomasz. Ślubuję. Pani Wojciechowska Mariola. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Wojtysek Marcin. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Woźniak Mateusz, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Kłobucku. Proszę teraz o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady. Proszę podać kandydatury i ewentualnie przedstawić ich. W imieniu radnych Koalicji Samorządowej na przewodniczącego Rady Miejskiej proponuję panią Danutę Gosławską, posiadającą duże doświadczenie w działalności społecznej, jak i działalności organizacyjnej Rady Miejskiej w poprzednich kadencjach. Czy pani radna Gosławska wyraża zgodę? Proszę o dalsze zgłaszanie. Proszę o dalsze kandydatury. Proszę zgłaszać. Nie widzę. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam zatem zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. Stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzania wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku w składzie Wiesław Ściebura, pani Barbara Błaszczykowska i pan Tomasz Wałęga. I proszę przewodniczącego komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania. Karty do głosowania, proszę państwa, zostały rozdane w ilości 20 sztuk.
Przypominam, że głosowanie przeprowadzone będzie w trybie tajnym. Na kartce do głosowania znajdują się kartki, kratki z jestem za, jestem przeciw. Oddanie głosu będzie polegało na postawieniu znaku X przy kandydacie, którego wybieramy. W kratce jestem za. W ten sposób. Wszystko jasne. I kabina jest. I kabina jest, każdy jest. Po kolei będzie według odczytywanej listy. Tak, chyba tak, będzie, tak? Dobra, dziękuję. To chciałem powiedzieć. Tak. Nie, nie, według odczytywanej listy każdy tak, osobno. Według odczytywanej listy będzie każdy podchodził i wrzucał głos do urny. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli zapraszam do oddania głosu pana Patuka Józefa. Pani Błaszczykowska Barbara. Pani Buga i Urszula. Pan Dominik Witold. Pani Gosławska Danuta. Pani Kasprzyk Danuta. Kasprzyk Tomasz. Pani Kotkowska Ewelina. Pan Kulej Jerzy. Pan Nowak Adam. Pan Puchała Jan. Pan Sękiewicz Andrzej. Pan Soluch Janusz. Pan Ścibura Wiesław.
pan Strzelczyk Mirosław. Pan Tokarz Aleksander. Pan Wałęga Tomasz. Pani Wojciechowska Mariola. Pan Wojtysek Marcin. Mateusz Woźniak. Pan Mateusz Woźniak. Dziękuję bardzo za oddanie głosów i proponuję 15-minutową przerwę. Może nawet nie. Tak, to szybciutko. Obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. To proszę o odczytanie właśnie protokołu komisji skrutacyjnej. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27.11.2014. Celem wyboru w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Ściebura Wiesław, członek Błaszczykowska Barbara i drugi członek Tomasz Wałęga stwierdza, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Kłobucku wynosi 21 radnych. Na pierwszej sesji Rady Miejskiej siódmej kadencji w dniu 27.11.2014 roku obecnych jest 20 radnych. Radni Rady Miejskiej w Kłobucku zgłosili na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku kandydatury następujących osób, znaczy jedną osobę, panią radną Danutę Gosławską. Po uprzednim rozdaniu kart do głosowania Rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym. Następnie komisja skrutacyjna w wyżej wymienionym składzie po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu głosów stwierdziła, że kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku pani Gosławska Danuta otrzymała głosów za. Oddano 16, głosów przeciw oddano 4, wstrzymujących 0. Tak jest. Głosów nieważnych nie oddano 0. Oddano 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku została wybrana bezwzględną większością głosów pani Danuta Gosławska. Dobra. Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu i podpisy komisji. Dziękuję. Dziękuję. Wobec tego dziękuję i gratuluję radnej wybranej na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku pani Danucie Gosławskiej i życzę owocnej pracy. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku numer 1 łamane przez rzymskie 1 łamane przez 2014 z dnia 27 listopada 2014 roku została podjęta. Jeszcze raz składam gratulacje. Życzę owocnej pracy. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę przewodniczącego Rady nowego o dalsze prowadzenie obrad. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Panie Burmistrzowie, Pani Sekretarz, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Szanowni Państwo, wszyscy bez wyjątku.
cóż mogę powiedzieć, dziękuję bardzo za zaufanie, którym obdarzyliście mnie. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest dla mnie bardzo trudne wyzwanie. Zrobię wszystko, żeby wszyscy byli, przekonali się do tego, że będę przewodniczącą wszystkich radnych. Że postaram się poprowadzić, tak organizować pracę rady, żeby w miarę sprawnie i bezkonfliktowo ta kadencja przebiegła. Pozwolicie i tyle z mojej strony co do mojej osoby. Okaże się, jak to będzie wyglądało w praktyce codziennej. Ale muszę się tutaj odnieść i pozwolicie Państwo, że trochę zabiorę może czasu poza porządkiem, żeby odnieść się do naszego szanownego, wieloletniego przewodniczącego Józefa Batuga. Szanowny Józefie, szanowny Józiu, bo tak do Ciebie zwracaliśmy się i tak się będziemy zwracać. Nie jestem w stanie Ciebie tutaj zastąpić. Zdaję sobie z tego sprawę, że Ty jesteś mistrzem, byłeś mistrzem, Ty również mnie wychowałeś. Jeśli tak mówię o tym wychowywaniu, tu kiedy współpracowaliśmy. Nie jestem w stanie, wiem, że będę wiele razy porównywana do Ciebie. Pewnie wiele razy radni powiedzą, że no Józef by to zrobił inaczej, lepiej. Ja nie zastąpię Ciebie w sztuce dyplomacji, nie zastąpię Ciebie w sztuce kompromisów, w tym, że Ty byłeś, ja to ciągle powtarzałam, takim lekiem dla nas, miodem na każde sytuacje takie drastyczne, konfliktowe. Zawsze potrafiłeś rozwiązać to w sposób mistrzowski. Jestem wyrazicielem chyba wszystkich, którzy do tej pory pracowali z Tobą i my tego nie zapominamy. My się cieszymy, że tacy ludzie potrafią kształtować nasze umiejętności, nasze nawet charaktery w tym wieku dorosłym, bo wiele razy, gdy ja tam mówiłam nie tak, to Ty mówiłeś no nie, bo to trzeba poczekać ostrożnie, delikatnie i to potrafiłeś. Mam nadzieję i bardzo Cię proszę o to, że jeśli będziesz widział jakieś moje braki, niedociągnięcia, żebyś zwracał mi uwagę, żebyś również był dla nas tutaj w tym Radzie osobą, do której się możemy zwrócić. Zawsze, bo nigdy nie odmawiałeś i myślę, że nie odmówisz nam tej pomocy. Także dziękujemy Ci dzisiaj za te wszystkie lata i prosimy Cię, abyś dalej nam pomagał i w sytuacjach i trudnych, i łatwych, i w każdej sytuacji był zawsze z nami. Dziękuję Ci za to i pozwolicie Państwo, że dzisiaj właśnie dziękując mu za to i prosząc go o wsparcie, szczególnie dla mnie, przekażę na ręce właśnie Józia, tego naszego, ten bukiet kwiatów ode mnie. Nie wiem sam co powiedzieć. Dziękuję bardzo za miłe słowa, ciepłe. Zawsze wspierałem wszystkich, na ile mogłem, pomagałem i to dalej będę czynić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam 15 minut przerwy. Szanowni Państwo radni, przystępujemy do dalszej części obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7, którym to jest wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pobusku. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Osoba, która zgłasza, może nie musi krótko przedstawić osobę, którą rekomenduje. Bardzo proszę. Mam. Zgłaszam pana Batuga, Józefa Batuga, jako wiceprzewodniczącego, kandydata na wiceprzewodniczącego. Myślę, że już nie trzeba nic dodać, było tyle mówione. Dziękuję. Mam obowiązek w tym miejscu zapytać, czy pan radny Batug wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego? Wyrażam zgodę. I proszę o krótką prezentację.
znaczy wynika to ze statutu i dlatego, gdy pani przewodnicząca tak powiedziała, to nie jest jej wymysł, usprawiedliwiam, o tym mówi statut, nie? Ja może krótko, bo tu tyle słów padło, powiem tak, że wykształcenie wyższe techniczne, praca zawodowa była związana z górnictwem, rud żelaza, ciężki kawałek chleba, potem z produkcją metalową na zakładzie budowy maszyn w Kłobucku, na funkcjach, na stanowiskach kierowniczych. Później doświadczyłem ciężkiej pracy w kopalniach węgla kamiennego, pracowałem w kopalni Jowisz, kopalnia Staszic i kopalnia Wujek, bardzo trudne odcinki pracy. Tak, żeby tak naświetlić, to powiem, jak to wygląda, że wstawało się o godzinie 2.30, o godzinie 3.00 się wyjeżdżało, wracało się o godzinie 17.00 po południu, 17.30 i potem krótki dzień w domu i zaś do roboty. Były to prace łącznie z sobotami, ale tak krótko. Natomiast to praca zawodowa. Później rozpocząłem działalność w samorządach, w osiedlowym samorządzie byłem w osiedlu numer 8, 3 kadencje przewodniczącym. No wiele tam prac podejmowaliśmy społecznych, organizacje festynów, budowa boisk i tak dalej. To takie różne sprawy prowadzili. Oczywiście w Radzie jestem od drugiej kadencji, od 1994 roku. Byłem radnym, przewodniczącym komisji rewizyjnej. 3 kadencje oczywiście przewodniczącym Rady Miejskiej z woli państwa radnych, niektórych tu obecnych, jak i wcześniej kadencji, za co jestem wdzięczny tym, którzy mnie wybierali i wierzyli we mnie. No oczywiście starałem się zawsze wykonywać pracę dobrze. No nikt nie robi błędów, każdy robi. Jeżeli coś zrobiłem źle, to przepraszam. Natomiast no starałem się pracować dobrze. Myślę, że jeżeli państwo mnie zaufają, będę dalej tak pracował, jeszcze wspierał nową przewodniczącą i wspierał państwa radnych no, w potrzebach takich, z których się zwrócą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o podawanie kolejnych kandydatur. Pan radny Witold Dominik, proszę. Chciałem zgłosić dwie kandydatury, ponieważ uważam, że demokracja na tym polega, żebyśmy mieli wybór. Poza tym, zgodnie ze statutem, Rada ma 3 wiceprzewodniczących. Proponuję kandydatury pani Danusi Kasprzyk i pana Andrzeja Sienkiewicza, siedzą obok mnie. I myślę, że przedstawią się najlepiej. Oczywiście, panie Józefie, całym sercem jestem za panem, bo uważam, że swoją rolę wypełnił pan znakomicie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o krótką prezentację własnych kandydatur. Pani radna Danuta Kasprzyk. Może tak wzorem pana Józefa. Mam średnie ekonomiczne wykształcenie. Całe życie pracowałam w cepharnie Częstochowa. Pracowałam jako w obsłudze administracyjno-majątkowej firmy. Jako jedno duże gospodarstwo bym też powiedziała, więc łatwo mi było przystosować się później, gdy zdobyłam mandat radnej kadencję temu, gdzie sprawowałam wtedy funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Państwo mnie wtedy obdarzyli zaufaniem. Myślę, że zawsze całym sercem byłam ze społeczeństwem, z mieszkańcami. Całe 4 lata wtedy starałam się bardzo sumiennie wypełniać swoje obowiązki, co oczywiście przekładało się na pracę z wszystkimi radnymi i nie tylko jakby ze swojego okręgu dbałam o interesy mieszkańców, ale całego Kłobucka, całej gminy. Oczywiście cała gmina, każdy z nas wie, jaki jest administracyjny podział. I w przypadku, gdyby państwo mnie obdarzyli takim zaufaniem, oczywiście nadal sumiennie pragnę wypełniać swoje obowiązki radnej. Mam dziś więcej jeszcze czasu niż wtedy, bo jak wszystkim wiadomo, piękna, duża firma niestety rozleciała się i jak to bywa, wielu straciło pracę. Mnie się udało załapać, jak to się popularnie mówi, na świadczenie przedemerytalne. I dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, ale już popełniłam pierwszy błąd. Sama siebie koryguję, bo powinnam była wcześniej zapytać, czy pani radna wyraża zgodę. Co żeby w formułce stało się zadość, tak wyrażam zgodę. Bardzo proszę
Zanim pan się zaprezentuje, panie radny, to zapytam pana, czy pan Andrzej Sienkiewicz wyraża zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej? Wyrażam zgodę. Andrzej Sienkiewicz, 53 lata, wykształcenie wyższe teologiczne, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Obecnie pracuje jako nauczyciel religii katecheta w zespole szkół nr 2 w Kłobucku. Żonaty, dwójka dzieci. Jestem jeszcze przewodniczącym osiedla nr 4 Zawada w Kłobucku do marca. Poza tym pełnił funkcję prezesa ponadregionalnego stowarzyszenia edukacyjnego Wieniawa, organizatora m.in. Dni Lubaszowskich w Kłobucku. No, może tyle. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatur. Proszę bardzo, pan radny Woźniak Mateusz. Chciałem zgłosić kandydaturę pani Wojciechowskiej Marioli. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że pani Mariola jest osobą zaangażowaną społecznie od wielu lat. Skutecznie, że tak powiem, awansuje z funkcji burmistrza teraz na radnego. To oznacza, że ma poparcie. Uważam też, że powinna jako wiceprzewodnicząca być przynajmniej jedna osoba nowa w Radzie, która będzie pomagała też tym nowym osobom, radziła z takiego świeżego punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Wojciechowska Mariola wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo i proszę również zgodnie z protokołem o prezentację swojej osoby. Ja króciutko, Mariola Wojciechowska, mam 42 lata, wykształcenie chemiczne, mąż, żonka, troje dzieci. Obecnie nie pracuję zawodowo ze względu na chorobę dziecka. Musiałam zrezygnować z pracy. Od 4 lat jestem sołtysem Gruszewni i mam nadzieję, że swój obowiązek i moje zaangażowanie w roli sołtysa przekłada się na jakieś rezultaty. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa zgłasza kolejną radnego? Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Nie widzę. W takim razie zamykam listę kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników wyborów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku. Bardzo proszę. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27.11.2014 roku. Celem wyboru w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący Soluch Janusz, członek Siebuła Wiesław, członek Wałęga Tomasz. Stwierdza, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Kłobucku wynosi 21 radnych. Na pierwszej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 obecnych jest 20 radnych. Radni Rady Miejskiej w Kłobucku zgłosili na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku kandydatury następujących osób: Batuk Józef, Kasprzyk Danuta, Sienkiewicz Andrzej, Wojciechowska Mariola. Po uprzednim rozdaniu kart do głosowania Rada przystąpiła do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym. Następnie Komisja Skrutacyjna w wyżej wymienionym składzie po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu głosów stwierdziła, że kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku, pan Batuk Józef, otrzymał głosów za, oddano 18, głosów przeciw 1. Kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku, pani Kasprzyk Danuta, otrzymała głosów za, oddano 7, głosów przeciw, oddano 3. Kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku, pan Sienkiewicz Andrzej, otrzymał głosów za, oddano 6, głosów przeciw, oddano 3. Kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku, pani Wojciechowska Mariola, otrzymała głosów za, oddano 13, głosów przeciw, oddano 1. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku zostali wybrani bezwzględną większością głosów pan Batuk Józef i pani Wojciechowska Mariola. Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu. Podpisy Komisji Skrutacyjnej: Janusz Soluch, Siebura Wiesław,
Wołęga Tomasz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej za ogłoszenie wyników wyborów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Gratuluję osobom wybranym radnym na stanowisku wiceprzewodniczących i życzę owocnej pracy na tym stanowisku. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kłobucku nr 2/1/2014 dnia 27 listopada 2014 roku została podjęta. Przystępujemy do punktu 8. Wolne wnioski. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza wnioski w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Witold Dominik. Ja mam kilka spraw. Może jedna w formie takiej bardzo ogólnej. Jak to się mówi, wieść gminna niesie, że podczas ostatnich wyborów w naszej gminie pojawił się proceder dopisywania wyborców do list, przepisywania z jednego okręgu do drugiego. No, słyszałem to z wielu ust i uważam, że żeby oczyścić atmosferę, trzeba to sprawdzić. No, albo to prawda, albo nieprawda i wtedy to ostro zdementować, dlatego że takie postępowanie jest za nieetyczne. Nie wiem, jak państwo się ze mną zgodzą, czy nie. Wystąpiłem do Urzędu Gminy z trzema pismami. Jedno z nich było wystąpieniem z kodeksu wyborczego o udostępnienie list wyborczych. Odpowiedzi nie otrzymałem jeszcze. Dwa z kolei były informacją o udostępnieniu informacji publicznej. Na jedno z tych pism, bardziej ogólne niż szczegółowe, odpowiedź otrzymałem, no, która budzi pewne wątpliwości, bo ta migracja, zapytanie dotyczyło okresu 16 września i 16 listopada, żeby zobaczyć różnicę między okręgami wyborczymi. No i ta migracja rzeczywiście występuje w jednych okręgach mniej, w jednych więcej, natomiast no, budzi wątpliwości, dlatego uważam, że trzeba by tą sprawę wyjaśnić. Nie wiem, w jaki sposób, bo jeżeli przepisy prawa, pan mecenas się wypowie, uniemożliwiają, że tak powiem, udzielenie takiej informacji bardzo konkretnej, no to myślę, że ewentualnie może komisja rewizyjna tym się zajmie. Sygnalizuję temat, ponieważ jest o tym głośno w mieście, a uważam, że to w jakiś tam sposób rzuca cień na naszą radę. Druga sprawa, chciałem zapytać, bo doszły mnie słuchy, że został rozstrzygnięty przetarg na obsługę gminy w zakresie odbioru odpadów. Czy to prawda, panie burmistrzu? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Było otwarcie. Rozumiem, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, pytania nie ma w związku z tym. Ostatnia, trzecia rzecz, zauważyłem, że rozpoczęto inwestycje na ulicy Tuwima. Pytanie brzmi, czy został rozstrzygnięty przetarg, czy w jakim trybie ta inwestycja przebiega, no bo to, co nam się dzieje, trochę niepokoi, panie burmistrzu. Na ulicy Tuwima budują chłopaki chodnik w dość dziwny sposób. Widzę zdziwienie. Mnie też to zdziwiło, ponieważ wiem, że w budżecie takiej pozycji nie było. W takim razie widzę, że pan burmistrz o niczym nie wie. Bardzo proszę o sprawdzenie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Może odpowie, może to nie jest budowa, jaki remont. Kto będzie, panie burmistrzu, odpowiadał? Pan dyrektor Chamorocki, tak? Proszę bardzo. No, spiszę panu na piśmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawach? Proszę bardzo. Panie mecenasie, proszę o odpowiedź. Oczywiście odpowiem w związku z udzieleniem mi głosu przez panią przewodniczącą na wątpliwość przedstawioną przez pana radnego dotyczącą udostępniania informacji publicznej, bo tak chyba rozumiem, że to, o to panu chodziło, czy można, czy nie można udostępniać informacji publicznej w zakresie dotyczącym spisu wyborców. Otóż sytuacja jest dość złożona, bo ustawa, kodeks wyborczy zdaje się sugerować, że każdy ma prawo wglądu do spisu wyborców i to, gdyby tak się trzymać tylko tej literalnej wykładni, czyli ściśle brzmienia semantycznego, tak to powiem, tego przepisu,
to należałoby powiedzieć, że należy uzyskać wgląd fizyczny do tego dokumentu, a jednak orzecznictwo sądowe idzie w przeciwnym kierunku, stwierdzając, że ze względu na umieszczenie danych osobowych, szczególnie chronionych, w tym dotyczy to m.in. miejsca zamieszkania osób, jak wiadomo, to są te dane, których nawet nie ujawnia się tam, gdzie na przykład oświadczenia majątkowe są jawne, to jednak nie ma możliwości fizycznego wglądu, natomiast jest możliwość uzyskania informacji poprzez zażądanie odpowiedzi na pytanie, czy w spisie wyborców figuruje określona z imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania osoba. Jeśli ktoś z wyborców, a nawet niekoniecznie wyborców, zwróci się z takim zapytaniem, to ma prawo uzyskać taką informację publiczną. Teraz inna sprawa, ponieważ też było żądanie, to o którym Pan powiedział troszkę więcej na temat dwóch różnych dat, w których interesowało Pana, ile w danym okręgu osób zamieszkiwało. No to przede wszystkim najpierw chciałbym, czy było wpisanych też na spisie ujętych w spisach wyborców osób zamieszkałych. No przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, że z tymi zamieszkałymi bywa czasem tak, że o tym, że oni mieszkają, dowiadujemy się w dniu wyborów. Dlatego jest też możliwość dopisywania do spisów wyborców przez komisje wyborcze, ponieważ nie ma tak naprawdę ewidencji, która byłaby z przepisów prawa by wynikało, że jest prowadzona przez organy administracji, ewidencji zamieszkania. Jest tylko ewidencja zameldowania, a ta z kolei z punktu widzenia prawa wyborczego nie ma żadnego znaczenia. Tam akurat miejsce zamieszkania ma znaczenie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, żeby informację publiczną w tym momencie podać w takiej wersji, to najpierw trzeba byłoby ją mieć. Taka informacja publiczna nie istnieje w tej chwili. Trzeba byłoby ją specjalnie tworzyć. Jeśli specjalnie tworzy się informację, no to wtedy jest kwestia wykazania, że ta informacja publiczna ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego. I tak mniej więcej wygląda procedura dostępu do informacji publicznej w tym zakresie, o który Pan pytał. Jeśli są jakieś dalsze wątpliwości, to bardzo proszę. Proszę bardzo, Pan Radny Dominik. Jeśli można. To była moja wątpliwość między innymi, Panie Mecenasie, ponieważ zerknąłem w kodeks wyborczy i z niego wynika, że tak naprawdę zgłaszali się do urzędu we czwartek z oświadczeniem, że się zamieszkuje w danym miejscu, w niedzielę można głosować. Jakby to uprawdopodobniło tę plotkę, w związku z tym no, to co robię. Jeżeli Państwo uważacie, że ta informacja jest nieistotna z punktu widzenia dobra publicznego, no to kurczę, mam wyrok Sądu Najwyższego, który wskazuje na wykroczenie bodajże artykułu 272 kodeksu karnego w związku z prowadzeniem organów w błąd takim oświadczeniem w celu wpisania się na listę. Wydaje mi się, to bardzo istotna informacja, bo jeżeli taki proceder miał miejsce, no to uważam, że jest to naganne i to trzeba piętnować, bo nie można w ten sposób oszukiwać wyborców przed wyborami dopisując, nie wiem, 10-15 osób do swojego miejsca mieszkania, prawda, bo no uważam, że to jest bardzo nieuczciwe. Jeszcze jedno pytanie. Mówi Pan o ochronie danych osobowych. Pytanie brzmi, czy jeśli nie, ja jako Witold Dominik nie mogę do tego dotrzeć, czy na przykład może to sprawdzić Komisja Rewizyjna Rady? A no, powiedzcie mi teraz Państwo, Panie Mecenasie, mamy wybory, jest Okręgowa Komisja Wyborcza i każdy z członków Komisji Wyborczej ogląda te dane, prawda? I ma wgląd te dane. I teraz członek Komisji Rewizyjnej nie może? Jest w tym jakaś nielogiczność, prawda? Proszę? Obwodowe Komisje Wyborcze, oczywiście. Każdy członek Komisji Wyborczej ma przed oczami te dane, wszystkie, prawda? Jak na dłoni. Nie jest związany żadną przysięgą, niczym. Czy Pan Mecenas odpowie? Proszę bardzo. Mimo wszystko Komisja Wyborcza, jeśli tymi danymi dysponuje, to tylko w tym zakresie, który jest konieczny do przeprowadzenia głosowania, tego istotnego z punktu widzenia demokratycznego państwa aktu. I tylko w tym zakresie, jeżeli Pan mówi, że oni nie składają żadnych oświadczeń, no przede wszystkim działają jak funkcjonariusze publiczni. Gdyby się okazało, że te dane zostały na przykład powielone w jakiś sposób, jakiś sposób członkowie komisji udostępniali te dane dalej, to oczywiście jest to przestępstwo. I tutaj to, czy składali ślubowanie takie, jak na przykład składają radni, członkowie komisji rewizyjnej, nie ma tu żadnego znaczenia. Odpowiedzialność ich według mnie nie będzie budziła wątpliwości, tylko najpierw trzeba im oczywiście udowodnić, że do takiego zdarzenia doszło.
Trudno sobie wyobrazić w ogóle możliwość funkcjonowania wyborów bez spisu wyborców, przynajmniej na razie w aktualnym porządku, choć oczywiście jeżeli byśmy przeszli na głosowanie internetowe, to mogłoby się okazać, że możemy sobie radzić bez spisu wyborców, ale na razie w Polsce się na to nie zapowiada. W związku z tym te klasyczne spisy wyborców po prostu będą z tymi adresami z zamieszkania, z porównywaniem tego z dokumentami tożsamości, ale to jest zadanie ustawowe, które wynika wprost z kodeksu wyborczego w stosunku do członków obwodowych komisji wyborczych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z komisją rewizyjną, bo komisja rewizyjna takich uprawnień nie ma. Komisja rewizyjna kontroluje gminę i jej jednostki organizacyjne. Tutaj nie ma takiej, oczywiście można było powiedzieć, że przecież ten spis wyborców jest tworzony w urzędzie miejskim, ale mimo wszystko trzeba zwrócić uwagę na to, że ten spis wyborców w tej swojej właściwie głównej części merytorycznej to właśnie zawiera dane osobowe i wtedy ze względu na ochronę danych osobowych Komisji Rewizyjnej się takich danych nie udostępnia. Zresztą to dotyczy także różnych innych obszarów działania gminy, jak choćby na przykład pomocy społecznej. Gdyby członkowie Komisji Rewizyjnej chcieli dokładną informację, kto i jaką pomoc społeczną otrzymuje z GOPS-u po to, żeby skontrolować GOPS. Nie mają prawa do tego. Mają prawo zażądać, ile GOPS przeznacza pieniędzy na poszczególne świadczenia z pomocy społecznej. To tak, ale nie ile znana z imienia i nazwiska osoba dostała pieniędzy, czy w ogóle innych świadczeń. Dobrze, proszę bardzo. Panie mecenasie, ostatnie słowo, bo odnalazłem ten wyrok Sądu Najwyższego. Być może jak go zacytuję i przekażę ewentualnie panu sygnaturę tego wyroku, no to pan może zweryfikuje też swoją opinię na temat tej informacji publicznej. Stanowisko Sądu Najwyższego uznaje za, cytat, postępne wprowadzenie w błąd w rozumieniu artykułu 272 Kodeksu Karnego, złożenie wniosków wpisane do rejestru wyborców, winny niż właściwy ze względu na stałe zamieszkanie w obwodzie, na podstawie fałszywego adresu zamieszkania w celu wyłudzenia decyzji administracyjnej poświadczającej nieprawdę o prawie do głosowania w określonym obwodzie. Biuletyn prawa karnego z 2002 roku przekażę panu mecenasowi, być może w jakiś sposób pan też zweryfikuje treść tego wyroku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan mecenas. Oczywiście dziękuję za to wskazanie mi jakby tego innego pola, czyli odpowiedzialności karnej. Oczywiście taka odpowiedzialność karna istnieje. Do tego są powołane organy w państwie, organy ścigania, które najpierw muszą przeprowadzić postępowania dowodowe, które wykaże, że rzeczywiście do takiej sytuacji doszło. Mówiąc szczerze, spis do spisu wyborców nie jest decyzją administracyjną. Tam była mowa o decyzji administracyjnej poświadczającej prawo do głosowania, więc być może chodziło o sytuację taką, kiedy na podstawie tego, także ja sobie... Burmistrz decyzji w ciągu trzech dni wpisuje kogoś na listę. Artykuł 20 ustęp 1 Kodeksu Wyborczego. W drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli idzie o wpis. Na listę, tak jest. Dobrze, ja sobie to przeanalizuję oczywiście tak jak pan mówi, tylko widzę jedną podstawową różnicę. Jeżeli organy ścigania, bo chcę powiedzieć, że do dokumentów wyborczych ma wgląd Sąd Najwyższy, sądy powszechne i organy ścigania, czyli przede wszystkim prokuratura lub działający na zlecenie prokuratury policja. Jeśli oni będą mieć jakieś sygnały, że były tego rodzaju nieprawidłowości, to zaczną prowadzić postępowania. A w ramach postępowania operacyjnego oczywiście będą mieć wgląd do spisu wyborców. Tylko proszę zauważyć, że jest różnica między organem ścigania a komisją rewizyjną. Komisja rewizyjna nie jest do tego celu powołana, a w państwie prawa każdy organ przestrzega swojej właściwości. Także ja nie miałem na celu deprecjonowanie w ogóle zjawiska i jego być może wpływu bardzo negatywnego na funkcjonowanie organów demokratycznie wybieranych. Natomiast wskazuje po prostu na to, że nie każdy ma prawo do takiego pełnego wglądu do tego dokumentu. Natomiast jest możliwe, jeśli ktoś, obojętnie, bo to już nie mówimy przecież, że to pan radny, ale ktoś inny ma podejrzenia, że w danym okręgu wyborczym brała udział w głosowaniu osoba nieuprawniona, to jest niezamieszkująca na terenie tego okręgu, ma prawo wystąpić, podając adres zamieszkania tej osoby, jej imię i nazwisko, wystąpić z zapytaniem, czy ta osoba była wpisana w spisie wyborców i wtedy musi dostać taką odpowiedź. Dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze... Ja. Znaczy nawiązanie do tego nie chcę tutaj... Natomiast zjawisko faktycznie jest nam znane. Spotkaliśmy...
spotkaliśmy się z tym już podczas referendum, gdy prawie 140 osób z różnych stron Polski zameldowało się u swoich rodzin i brało udział w tym głosowaniu. Również były poprzednio różnego rodzaju przypadki, tylko nie było żadnych takich, tego typu reperkusji. Było to zgodnie z prawem, można było zameldować na te kilka dni osoby zamieszkujące zupełnie gdzie indziej, które brały udział w głosowaniu potem. No dzisiaj trochę inne są reperkusje tego, bo weszła ustawa właśnie o to, co pan pytał, gospodarce odpadami i każda taka sytuacja od razu jest wyłapywana i odnotowywana w ten sposób, że trzeba skorygować również deklarację, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, więc ten ślad momentalnie zostaje. Kiedyś to znikało bezpowrotnie, bo po odbyciu się wyborów po prostu te osoby się na drugi dzień, na następny dzień po wyborach wymeldowywały. Jest to jakby takie sztuczne zwiększanie, że tak powiem, z ewentualnych swoich wyborców. No i przechodząc do gospodarki odpadami, o której mówię, ponieważ było pytanie na ten temat tutaj pana Dominika, chcę poinformować państwa, że nasza umowa kończy się, może on nie mówił, że to jest pokus. Przełącz na ten coś. Więc jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, chciałbym poinformować, że poprzednia umowa obowiązywała do końca tego roku. W związku z tym musieliśmy podjąć stosunkowo wcześnie, przyjąć odpowiednie procedury, aby ogłosić przetarg, sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia. Również tutaj była potrzebna decyzja Rady Miejskiej, która została niedawno podjęta, aby można było po prostu te procedury ogłosić. Chcę państwa poinformować oficjalnie, że wczoraj otwarto oferty. Zostały zgłoszone 4. Najniższa, proszę państwa, to jest 9,40 zł od osoby. Najdroższa, którą przeliczyliśmy, bo została podana, że tak powiem, w sumie globalnej, jak przeliczyliśmy to na poszczególnych mieszkańców, to ta kwota jest w granicach 12,88 zł. Oczywiście zgodnie z procedurą trwa badanie tych ofert, czy są zgodne ze specyfikacją. Jest to podstawowy nasz obowiązek. Komisja przetargowa i nasi specjaliści to sprawdzają. No i cóż, myślę, że w przyszłym tygodniu po zbadaniu tych ofert będziemy musieli podjąć decyzję co do wybrania oferty, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, bo tak jak mówię, od 1 stycznia przyszłego roku będzie obowiązywała nowa umowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym... Przepraszam, pan burmistrz odpowiedział, więc przepraszam. Bardzo proszę, pan radny Witold Dominik. Bardzo przepraszam panie burmistrzu. Zapytałem nie bez powodu, dlatego właśnie, że dotarły do mnie informacje, że ościenne gminy rozstrzygnęły przetarg albo są właśnie w czasie rozstrzygnięcia, jak u nas. No i te kwoty oscylują między niecałe 6 a 6 z hakiem od osoby. Może to kłamstwo, nie wiem. Natomiast takie informacje otrzymałem, w związku z tym postanowiłem spytać. Pani Ewa może na bieżąco śledzi. Pani Ewa Kasprzak, bardzo bym prosił. Odpowiem, tak? Pani kierownik Kasprzak. Jeśli można, tak. Nie wiem, o jakich gminach pan radny mówi. Gmina Miedźno miała stawkę 5,40, natomiast gmina Mykanów miała stawkę 17 zł za osobę przy gospodarce odpadami. Także to nie jest tak, że jedna gmina ma stawkę niższą, druga ma stawkę... Tak wynika, panie. Wynika z przetargu, tak. Z tym, że tutaj to nie jest kwestia gmin, tylko kwestia rynku. Może specyfikacji? Specyfikacje są... Specyfikacje, może mamy inny zakres usługi. Skąd te różnice tak drastyczne? Zakres usługi mamy dokładnie bardzo, bardzo, bardzo przybliżony. Taki, a my mamy taki sam zakres usług, jaki mieliśmy dotychczas.
Nie wyodrębniliśmy popiołu z gospodarki odpadami, więc nie ma dodatkowego odbioru odpadów. Nie zwiększyliśmy częstotliwości odbioru tych odpadów. Zakres usług został na dotychczasowym poziomie. Wszyscy podziękujemy za ten przód. Tak, my już mamy wybudowany punkt selektywny, pan burmistrz mówi. Ja mówiłam, na poprzednich komisjach jest przygotowywana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest po czytaniu już w Senacie z poprawkami. I ustawa nakazuje gminom posiadanie przynajmniej jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Także punkt selektywny to nie jest kaprys gminy, to jest wymóg ustawowy, który nasza gmina już spełniła. I w tym momencie, proszę mi wierzyć, jesteśmy wzorem naśladowania dla innych gmin, bo telefony z innych gmin w tej sprawie już do nas są z prośbą o udostępnienie procedur, jakie należy wszcząć, żeby ten punkt posiadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Pan radny Mateusz Woźniak. Ja chciałem zapytać, jaka była stawka wynikająca z poprzedniego przetargu? 4,90. Czyli mamy 100% więcej teraz. Co najmniej. No to jaka tu logika jest, bo ja nie rozumiem. Jeśli, no ale jeśli się... Proszę państwa, to nie jest logika. To jest logika przedsiębiorców. To pytanie trzeba zadać przedsiębiorcom składający oferty. Czyli specyfikacja tego przetargu nie zmieniła się, tak? Taka sama jak przy pierwszej. Oczywiście, że tak. Mało tego, proszę państwa, dotychczas mieliśmy jeden tak zwany RIPOK. To jest regionalna instalacja przekazywania odpadów komunalnych, gdzie przedsiębiorcy działający na terenie gminy Kłobuck, gmina była w tak zwanym regionie pierwszym i dla tego regionu była ustalona jedna instalacja. To znaczy, że przedsiębiorcy, którzy świadczyli dla nas usługę odbioru odpadów i zagospodarowania tych odpadów, mieli obowiązek dostarczenia odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania oraz odpadów zielonych do tej regionalnej instalacji, którą była Sobuczyna. W tym momencie już od kwietnia tego roku stanowisko sejmiku jest takie, że mamy drugą instalację w Konopiskach, instalację regionalną. W związku z tym powiem, że przedsiębiorca, który złożył tą ofertę na poziomie 9,40 zł, mający tą instalację, powinien tą stawkę tak skalkulować w naszej ocenie, przynajmniej w mojej, że ta stawka powinna być dużo niższa niż ta wynikająca z oferty. Tym bardziej, że na spotkaniach, w jakich on uczestniczył w gabinecie u burmistrza, bo mieliśmy różne potyczki z dotychczasowym przedsiębiorcą świadczącym tą usługę, cały czas ta funkcja tego RIPOK-a była tak mocno podkreślana. Ten przedsiębiorca, współwłaściciel firmy, niejednokrotnie twierdził, że w momencie, kiedy będzie miał regionalną instalację, nie jako zastępczą, ale właśnie jako główną, głównie funkcjonującą tą w Konopiskach, to opłaty będą bardzo obniżone w stosunku do CPK. Czyli nasze zdziwienie sięgnęło niemalże zenitu, widząc jaką zaproponował stawkę, mając już tą regionalną instalację, do której strumień odpadów będzie przekazywał, bo dotychczas twierdził, że ta stawka, jeżeli nie będzie miała tej regionalnej instalacji, będzie musiała być wyższa z uwagi na konieczność przekazywania tych odpadów do Częstochowy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze sprawy do poruszenia czy pytania w tym punkcie obrad? Proszę bardzo, pan radny Sękiewicz. Ja chciałbym zapytać, jaka byłaby możliwość, żeby zwoływanie sesji mogło się odbywać w konkretne dni, na przykład miesiąca, jest to trzeci piątek, czy tam druga środa miesiąca, a nie za każdym razem w inne dni, o innych porach dnia. Jakby to mogło być w jakiś konkretny dzień, od godzin powiedzmy południowych czy popołudniowych, żeby... Bo wiadomo, że tutaj nie są sami emeryci, renciści, tylko ludzie pracujący też, żebyśmy tam efektywnie pracowali u siebie, a też żeby mieli możliwość i mieszkańcy bardziej uczestniczenia, jakby to było na przykład, no tak jak teraz dostaliśmy tutaj w piątek od godziny 12, jakby tak było zawsze już, to można było z góry wiedzieć i ustalić. Raczej uważam, że chyba nie ma takiej możliwości, bo
wzorując się na poprzednich kadencjach, to rady są dość długie. Oczywiście radni z tego tytułu mają diety, natomiast pracownicy urzędu pracują w określonych godzinach i trudno byłoby ich zatrzymywać, to jest jedna rzecz. Druga, oczywiście bywało tak, że były ustalone no mniej więcej dni. Wiedzieliśmy, że może to być wtorek, ale też nie zawsze, bo czasem zwoływanie rady odbywało się no w sposób nadzwyczajny, czyli także trudno jest dzisiaj powiedzieć, że ustalimy sobie konkretny dzień i konkretną godzinę. Taki zwyczaj był i myślę, że ten zwyczaj będzie podtrzymywany w dalszym ciągu, że co do terminów komisji czy tam sesji, to albo radni zgłaszali przewodniczącemu, że ja na przykład wtedy nie mogę, czy gdzieś tam wyjeżdżam i w miarę potrzeb oczywiście było to dostosowywane, co nie można powiedzieć, że będzie to zawsze. Z przyczyn takich z trudności no formalnych i trudnych, bo my możemy być po południu, natomiast pracownicy urzędu, kierownicy, to tylko godziny nadliczbowe, panie burmistrzu, tak? No właśnie. Ale dzień można ustalić, konkretny dzień. Nie? Ale myśmy, to powtarzam, panie radny, było tak, że bodajże wtorek, na przykład, że wtorek na ogół rady odbywały się we wtorek. I o godzinie 9, ale bywały też i inne dni, rzadko, bo rzadko, ale oczywiście, że możemy ustalić sobie tutaj. Może wtedy, gdy urząd ma wydłużony dzień pracy, to chyba wtorek, tak? No właśnie, że można ustalić, jeśli państwo radni zdecydują, że będzie to wtorek, środa. To tylko w przypadkach, gdy ta sesja byłaby zwoływana w sposób nadzwyczajny, może to być innym dniem. No ja co do organizacji oczywiście jestem otwarta i propozycje, jeśli będą, to będziemy no, wspólnie jakiś kompromis uzyskiwać. Ale powtarzam, nie zależy to tylko od radnych. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Jeszcze są. Jeszcze pan radny Andrzej Sienkiewicz, proszę bardzo. Proszę bardzo. Znaczy ja nie chciałem potraktować tego jakąś taką złośliwość czy uszczypliwość, prawda, bo to można w zasadzie pogratulować takiej sprawności działalności tutaj urzędu. Otrzymaliśmy pismo, które zwołuje sesję na piątek na godzinę 12. Pół godziny wcześniej był wybór przewodniczącego, już jest pieczątka gotowa. Jak to się stało? Tak szybko działa tutaj? Tam nie ma pieczątki. To nie jest pieczątka. Nie. To jest wydruk z komputera. To nie wygląda jak pieczątka. Tak, przepraszam. Myślałem, że pieczątka. Zaskoczony. Czerwony tusz mają, a tam jest czerwony tusz? Czarny. No nie, czarne też są też. Ale obowiązujący jest czerwony w urzędach państwowych. No, w porządku, także przepraszam. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze zapytania w tym punkcie? Nie widzę. Proszę państwa, mam jeszcze sprawy różne, ale powiem tak, że no, nie zaprosiłam tutaj wiceprzewodniczących. Uważam, że rzeczywiście ten punkt będzie krótki. Nie sądziłam, że dzisiaj już tak radni wywiąże się taka dyskusja, dlatego tak postanowiłam, że może to będzie szybko i od następnej sesji oczywiście wiceprzewodniczący będą tutaj zasiadać za stołem prezydialnym już bez zaproszenia. Ale ponieważ tego nie zrobiłam wcześniej, to teraz też nie uczynię, tylko sama postaram się sama prowadzić tę sesję do końca, bo pozostał właściwie ostatni punkt, sprawy różne, których tylko chcę państwa poinformować, że mam w terminie 30 dni od złożenia ślubowania należy złożyć oświadczenia majątkowe radnym. Również należy złożyć oświadczenia zgodnie z artykułem 24j ustawy o samorządzie gminnym. To jest druga, proszę to zapamiętać, bo terminy są nieubłagalne i tylko 30 dni. Ja nie wiem, czy będę taką przewodniczącą jak pan mój poprzedni, który dzwonił i mówił, bo trzeba, bo już upływa termin. Także proszę o dyscyplinę i o składanie tego. Kolejnym proszę o składanie zdjęć w celu wydania legitymacji radnego. Informuję również, że następna sesja będzie zwołana w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 12. W przerwie otrzymaliście państwo zawiadomienia o posiedzeniu drugiej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. I zrobię to, co robił mój poprzednik. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady pierwszej sesji 7. kadencji Rady Miejskiej w Kłobucku. Dziękuję za przybycie i za obrady.